Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj popróbujemy troszkę egzotycznych owoców. Część na pewno znacie, część może nie. W każdym bądź razie pierwszym takim owocem jest kumikwiat. To wygląda jak taka małutka pomarańcza. Jest to właśnie, ma dobre źródło betokarotenu, wspomaga wzrok, chroni przed nowotworami. No i zobaczymy, jak smakuje i jak wygląda. Ma taką cienką skórkę. Wygląda w środku tak. I ten owoc je się ze skórką, ponieważ ta skórka jest taka cieniutka. Także zaraz zobaczymy, jak smakuje. Bardzo dobry. Taki kwaskowaty. Swoim smakiem przypomina pomarańcze, no ale bardzo smaczny, także jeśli będziecie mieli możliwość, to polecam. Można go kupić tutaj w Irlandii, w Dunstorze, chyba 2 euro kosztuje taki pojemniczek. Także kumikwiat polecam do spróbowania. Kolejnym owocem, który będę próbować, jest to owoc Sherry Moya. Wygląd ma takiego zielonego jabłka i jakby z szyszką chmielu. Jest to bardzo delikatny owoc, który pochodzi z Ameryki Południowej. I zobaczymy, jak smakuje. Właśnie, jak wygląda w środku. Pierwszy raz takie coś będę jadła. O, tak wygląda. Trzeba to obrać ze skórki i też wydrążyć te pestki. Ponoć najlepszy jest na surowo, ale można też z tego robić różne desery, budynie, dodawać po prostu. Ale jak to smakuje, to zaraz zobaczę, bo nigdy takiego owoca jeszcze nie jadłam. Żeby właśnie te pestki wydrążyć. Pyszny. Troszkę smak banana, ananasa. Lekka nuta truskawki, bardzo słodki, także polecam Sherry Moya. Pyszne. Kolejnym owocem jest papaja. Jest to owoc, który pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej. Jeść go można ponoć z solą i z lub z cytryną, ja go zjem na surowo. Poza tym ma, zaspokaja dwukrotną dawkę witaminy C dziennego zapotrzebowania, dlatego jest dobry na odporność. No i oczywiście ma mnóstwo witamin, takich jak właśnie kwas foliowy, magnez, witamina C. Dlatego jest bardzo zdrowy. Skórki się nie je. W środku wygląda tak pomarańczowy, jak z takimi pestkami. Tych pestek też się nie je. Można go też jeść z owocami morza, czy z jakimś mięsem, ale ja spróbuję go na surowo. Jest już dojrzały, też się obiera ze skórki. Zobaczymy, jak smakuje owoc papai. Smakuje jak melon. Słodziutki. Pyszny. I w środku taki właśnie pomarańczowy. Bardzo pyszny i bardzo zdrowy owoc papai. Ostatnim owocem, który dzisiaj chciałam spróbować, jest to smoczy owoc z pitaya. Ja tu mam właśnie czerwoną, a wiem, że jest jeszcze żółta, chociaż tutaj nie udało mi się jej znaleźć. Pochodzi z Meksyku, Ameryki Środkowej. Oczywiście jest to owoc z wielu gatunków kaktusa, które ponoć kwitną w nocy. No, posiada dużo właściwości zdrowotnych, witamin i minerałów.
I co jest też ważne, że może zapobiec otyłości. Także jak ten owoc wygląda w środku? Tak wygląda, jak kiwi troszeczkę. I też to się po prostu je tak jak kiwi, można sobie wydrążyć. I jak to smakuje. Już kiedyś jadłam ten owoc. Taki słodkawy, ale w sumie nie ma jakiegoś charakterystycznego smaku. Ale bardzo smaczny. Warto spróbować. Także polecam Wam spróbować owoce. Napiszcie w komentarzach, jakie dziwne owoce egzotyczne jedliście, jak Wam smakowały. A w ogóle te owoce, mieliśmy niedawno 4. rocznicę ślubu i właśnie to jest rocznica owocowa, więc stwierdziłam, że dam mężowi troszkę egzotycznych owoców i sobie popróbujemy. Także wszystkie kupione tutaj w Irlandii. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam.